Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj omówmy sobie jedną z nagród za wydarzenie Battle Summer, a konkretnie Focke-Wulf EW-189. I o ile samolot wydaje mi się jest dość interesujący, to jednak średnio sprawdza się w roli zastępcy Stukasa. Stukas jest mi się wydaje nieco lepszy. Ten samolot jest dość podatny na ostrzał, a w połączeniu z faktem, że strona przeciwna posiada dość mocno uzbrojone samoloty, no to ten samolot mocno potrafi dostać w kość. Trzeba tutaj również zaznaczyć, że nie jest to samolot bombowy, to jest samolot rozpoznawczy. On miał prowadzić rozpoznanie i do tego świetnie się nadaje, z racji na to, że ma bardzo panoramiczny widok z kabiny. Bardzo dobrze można prowadzić tutaj obserwacje ruchów nieprzyjaciela. I do tego samolot został stworzony, więc trudno się dziwić, więc to jest zaleta tego samolotu, aczkolwiek w grze Enlisted jest ona wątpliwa, bym powiedział. Jednak w rzeczywistości właśnie takie rozwiązanie było jak najbardziej praktyczne, z racji, że to był samolot rozpoznania. On był uzbrojony w 2 KM kalibru 7,92 MG17 lub 2 karabiny maszynowe MG15, również kalibru 7,92, lub zamiast tych dwóch karabinów można było się spotkać z dwoma podwójnie sprzężonymi karabinami MG81. Ponadto ten samolot mógł przenosić 200 kg bomb. Jeśli chodzi o datę oblotu, to jest lipiec 1938 roku, produkcja trwała od roku 1939 do 1944, powstały 864 egzemplarze tego samolotu. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to mamy 350 km na godzinę, pułap 7300 metrów, zasięg 670 km. Jeśli chodzi o długotrwałość lotu, czyli jak długo ten samolot mógł pozostać w powietrzu, co jest istotne, jeśli chodzi o samoloty rozpoznawcze, to 2 godziny 10 minut. Jeśli chodzi o załogę, to mamy 3 załogantów w tym samolocie i był to samolot rozpoznawczy, więc on nie za bardzo nadawał się do bombardowania. Można go było ewentualnie z racji na możliwość podczepienia bomb tak wykorzystać. Nie był to też samolot totalnie bezbronny, ale on się nie nadawał do walki z samolotami czy też do bombardowania, więc ten samolot, pomimo tego, że miał zastosowanie jak najbardziej, to było one nieco inne od tego, jakie stawia się przed tym samolotem w grze Enlisted. No niestety, tam prowadzimy ataki na cele naziemne, plus musimy wielokrotnie walczyć z samolotami wroga, a z racji na to, że ten samolot jest dość delikatny, no to dość szybko możemy zostać zestrzeleni. Ponadto jest to samolot, który nie jest specjalnie szybki. On no, nie rozwija jakichś porywających prędkości, pomimo tego, że wydaje mi się jest nieco szybszy niż Stukas i nieco lepiej zawraca i manewruje. Chyba wykorzystuje go wyłącznie z racji na tą cechę, bo to jest jego zaleta. On nieźle potrafi wymanewrować przeciwnika, zwłaszcza jeśli wiemy, co robimy i wiemy, jak temu przeciwnikowi uciec. No to dla graczy bardziej doświadczonych będzie to spoko samolot, będzie dawał sobie radę, aczkolwiek dla graczy początkujących ten samolot może być po prostu trudny i on może sprawiać duże problemy. A warto tu również zaznaczyć, że to był samolot, który był pierwszą nagrodą w wydarzeniu Battle Summer. Odblokowywało się go za 4 zadania, za wykonanie 4 zadań, więc w sumie niedużym kosztem można go było bardzo łatwo odblokować i się nieprzyjemnie zaskoczyć, jeśli na przykład na samolotach nie latało. No bo powiedzmy sobie, jeśli ktoś nie ma konta premium, to nie zawsze wybiera samoloty, chyba że je lubi. Czołgi są niekiedy bardziej, można powiedzieć, przyjazne nowemu graczowi, dlatego że są nieco prostsze w rozgrywce. No, moim zdaniem nawet bez porównania prostsze. Czołgiem jest łatwiej zrobić dobry wynik niż samolotem. Musimy wiedzieć, jak samolotem bombardować. Musimy brać też pod uwagę, że samolot jest niesamowicie łatwo rozbić i gdzieś tam możemy zaczepić, już urwie nam skrzydło i już spadamy, więc samolotem po prostu gra się może nie jakoś super trudno, ale trzeba mieć jakieś tam doświadczenie i trzeba wiedzieć, co się robi. I jeszcze przy okazji fajnie jest, jak nam drużyna oznacza cele, bo nie wszystkie samoloty mają tak dobrą widoczność jak EW-189 i nie zawsze widzimy, co właściwie bombardujemy. Znaczy, widzimy to w ostatniej chwili i w tym momencie to bombardowanie jest mocno nieprecyzyjne i zazwyczaj te bomby nie robią nikomu krzywdy. Natomiast jak drużyna oznaczy, no to my sobie odpowiednio wymierzamy odległość i wiemy, kiedy te bomby zrzucić, żeby one trafiły w miarę dobrze. Natomiast kiedy my no, zrzucamy bomby na ten cel, który sobie upatrzyliśmy, no to nie zawsze te bomby trafiają tam, gdzie mają trafić.
i jest na pewno trudniej bombardować i do tego zachęcam, to jest taka, mi się wydaje, fajna porada. Oznaczajcie cele, dlatego że to nie jest tylko duża pomoc dla samolotów, ale również bardzo dobrze precyzyjnie można naprowadzić ostrzał artyleryjski, czy też można dobrze ostrzeliwać z moździerzy na przykład cele. I kiedy ten cel jest oznaczony, wiadomo, że on tam jest, no to jest dużo, dużo łatwiej. Ostrzał będzie precyzyjny i zabijemy wroga. A mi się wydaje, że bez współpracy w Grzenlise to tak średnio wychodzi. No, można wystrzeliwać te moździerze, no ale to niewiele daje, więc jeśli nie wiemy, do czego strzelamy, a za pomocą oznaczenia bardzo łatwo możemy naprowadzić naszych towarzyszy na cel, który akurat nam przeszkadza, więc to jest, mi się wydaje, bardzo fajna sprawa. Też porada dla wszelkiego rodzaju wsparcia, proście o oznaczenie celów, wtedy część osób się aktywuje i dość mocno oznacza te cele, które je w tym momencie drażnią i wtedy naprawdę fajnie się gra, bo bardzo łatwo jest dopaść wroga w takiej sytuacji. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie o Focke-Wulf EW189. Jak wam się ten samolot podoba? Czy go zdobyliście w Grandlisted? Jeśli tak, to jak spisuje się w waszych rękach? Napiszcie, czy uważacie go za skuteczny samolot, czy może raczej przeciętny, a może bardzo słaby. Mi się wydaje jednak, że to jest taka, no, nagroda dla graczy już nieco zaawansowanych. Napiszcie też, czy pojawił się ten samolot w jakiejś innej grze i jak tam się spisywał. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć!